Witam Was serdecznie, Michał Tuszyński, fan sportu. Dziś w naszym studiu wyjątkowy gość, Arkadiusz Wrzosek. Witam serdecznie. Cześć wszystkim. Ja tutaj od razu muszę się wytłumaczyć i przeprosić, bo w ogóle to jest taka kuriozalna sytuacja, że byłem ostatnio na ważeniu przed galą Cloud MMA i patrzę, jest Arek Wrzosek i mówię, no podejdę, zaproszę go do studia. I Arek Wrzosek, znany, zagorzały kibic Legii Warszawa, a ja go pytam, czy on był na meczu dzień wcześniej. Rozumiecie? Ja go pytam, czy on był na meczu. Przecież oczywiste, że musiał być. Przepraszam, co złego, to nie ja. Pewnie zestresowany byłeś. Chyba tak. No dobra, ale to podtrzymajmy się tego tematu. Dlaczego tobie się nie podoba słowo kibol? Nie to, że nie podoba, ale już takie po prostu ma bardzo zły wydźwięk to słowo w nas w kraju. Ale brzmi całe, jeśli chodzi o to jak brzmi, no to nie ma tragedii. Ale no mówię, ma zły wydźwięk, jest używane zawsze w bardzo złym kontekście i no i tyle no, w zasadzie. Nie ma co wymyślać na kibica jakichś nowych epitetów. Jest kibic i tyle, i tak powinno już zostać. No właśnie. I ja a propos kibicowania muszę nawiązać do gali Cloud MMA. Mówię o kibicach, bo nie każdy miał tę galę okazję zobaczyć. My mieliśmy, bo byliśmy tam i z twoim kolegą Andrzejem Fonfarą walczył Marcin Najman. Ty tę walkę widziałeś i muszę tobie też powiedzieć, że dla mnie najbardziej niesamowite było to. Sama walka trwała 16 sekund, tak naprawdę. A Marcin Najman, nie wiem czy widziałeś jego wywiady po walce. On generalnie rozkładał ten pojedynek na czynniki pierwsze, jak to byłaby jakaś pięciorundówka w UFC, co tam się na początku działo potem, że dobrze zaczął, że w stójce go zdominował, to było absolutnie niesamowite. No i to jest ta różnica między tymi galami tak zwanymi freakowymi, a normalnymi, bo ci zawodnicy muszą to robić. Myślę, że Marcin Najman bardziej zrobił to po prostu te wywiady, udział tych wywiadów, bo musiał, bo to jest jego praca. Jego praca nie była w klatce, tylko jego praca jest poza klatką, no i musiał sobie swoje pogadać. Ale powiem szczerze, że mi jako trenerowi w tym przypadku te 16 sekund bardzo się dłużyło, to trwało naprawdę, to było długie 16 sekund, tak 16. Ja nie, no przyznam, troszkę stresu było na początku, jak Marcin tak wjechał chaotycznie w tego Andrzeja, Andrzej się schował za podwójną garną, no ale i po samej walce, jak ja usłyszałem, że to trwało 16 sekund, to byłem mocno zdziwiony, bo naprawdę, no nam się wydawało, że to trwało wiele dłużej. No ale Andrzej później, jak już sobie na spokojnie te 16 sekund obejrzałem, to były pewne zwrotów akcji. I Andrzej naprawdę fajnie sobie radził i to, co robił, to, czego się nauczył przez ostatni miesiąc, to wykonywał wzorowo w zasadzie. No, Marcin w niego go klinczował, fajnie zrywał ten klincz, przynajmniej układał się tak, jakby miał zaraz to zrobić. Tak samo jakąś tam mizerną próbę obalenia też wybronił bez żadnych problemów i tyle. Jedynie co do dobijania w parterze Grand Pan troszkę inaczej mu to pokazywaliśmy z chłopakami, żeby przede wszystkim uczulaliśmy, żeby nie robił tego po boksersku, tak jak to właśnie zrobił, ale no wiadomo było, że to nawet takie coś wystarczy. Jak w tych przygotowaniach Andrzej radził sobie z twoimi kopnięciami? Właśnie dużo robiliśmy tego, no bo też braliśmy pod uwagę ewentualność taką, że Marcin Najman wiedzie w niego, jak kiedyś w saletę na pałę biegał, zanim go kopał. I chciałem po prostu na to Andrzeja przygotować i dużo go kopywałem. Starałem się go jak nauczyć przyjąć, chociaż mówię już nawet nie blokować, ale przyjmować low kicki przede wszystkim i jakieś kopnięcia wyżej, no bo raczej liczyliśmy, że będzie chciał zaskoczyć w czymś, czego Andrzej teoretycznie całe życie nie umiał. Czyli albo będzie przewracał, albo będzie kopał. I kopałem go dużo, mocno i no i spoko, no. Spoko. Jak na miesiąc to Andrzej się jakiś tam, choć trochę się tą gardę uszczelnił, nauczył się te kopnięcia w miarę przyjmować i no nie, też nie sparowaliśmy, że tak powiem, na pełnej mocy, no bo no Andrzej jest emerytem, co by nie gadać, sportowym, że tak to ujmę i po prostu nie było potrzeby przed taką walką robić pełnych jakichś procentowych sparingów. Ale robiliśmy jakieś drille, kombosy i dużo go kopałem i Andrzej sobie fajnie radził. I bardziej jestem pod wrażeniem tego, jak sobie zaczął radzić, jeśli chodzi o techniki zapaśniczo-parterowe, bo trenowaliśmy tutaj w Stanach, że tak powiem, ze specjalistami w tych dziedzinach i Andrzej naprawdę w półtorej miesiąca, tam no nieco ponad miesiąc to był, nauczył się takich podstaw naprawdę nieźle.
na tyle, że jak rozgrzewaliśmy, jak robił jeszcze przed walką jakieś takie ostatnie treningi w Uniku i robił je z Markiem Samociukiem, który no, nawet ma purpurę w brazylijskim jiu-jitsu, to Marek był pod wrażeniem, że Andrzej naprawdę w półtorej miesiąca się wyuczył gdzieś jakiś ucieczek czy obron obaleń na takim naprawdę poziomie fajnym. No to ciekawe, czyli może Andrzeja też zobaczymy już w walce z kimś bardziej poważnym, czymś nie, może na dłuższym dystansie? Nie, na pewno nie. Myślisz, że Andrzej powiedział, że nie. To jest jednorazowy wybryk, ta walka MMA. Andrzej cały czas jest w treningu, cały czas dba o zdrowie i sylwetkę, ale jemu się nie chce po prostu profesjonalnie już prowadzić. A taka nawet walka z Marcinem Najmanem, co by nie gadać, no to Andrzej naprawdę poważnie do treningów podszedł, bo to jest taki typ człowieka, sportowca, że albo jest 100%, albo zero. No, 95 tutaj było, bo tam jakieś takie najostrzejsze rzeczy nam sobie odpuściliśmy, takie najostrzejsze rzeczy w przygotowaniach jego. I Andrzej naprawdę nie umiałby podejść do tego, jak do walki frykowej. A dobra, pójdę sobie na trening dzisiaj, a jutro odpocznę, czy coś na tej zasadzie. Andrzej nawet w sobotę wstał pobiegać na czczo, bo po prostu tak ma. To już jest takie u niego zakorzenione, że jak są przygotowania, to nie ma żartów. I też a druga sprawa, że on też mówi, że to był taki, to miało jeszcze sens ta walka z Najmanem. Jakiś taki niby konflikt, friki, dobra, to o to w tym chodzi. Te konferencje, chociaż ten nasz Andrzej już w pewnym momencie powiedział, że on nie będzie z Najmanem się kłócił na tych konferencjach, bo no, to nie jest gościu, który może słuchać tak jak używane są takie zwroty na tych konferencjach, bo Andrzej po pierwszym się by wstał, złapał krzesło i mu rozbił głowę zapewne. No, Andrzej to jest wariat i dlatego on się nie chciał bawić w takie rzeczy. Powiedział, że ja będę go w klatce. Jeszcze nawet po przerwaniu go tam chciał podobijać. Także nie, co do kolejnych walk Andrzeja, to raczej się one już nie odbędą. Też nie sądzę, żeby co pół roku mieli na taką garzę, jaką Andrzej dostał za tą walkę. To prawda, zwłaszcza, że mają teraz problemy. Zobaczymy, jak to się rozwinie, ale mnie o tym. Szczerze, bo Torwar, a przede wszystkim Stadion Legii, to jest twoje środowisko naturalne, ale pewnie nie gala frikowa. Jak ty się tam czułeś? Łapałeś się za głowę i zadawałeś sobie pytanie, co ja tutaj robię? Co tu się nie, dzieje? Nie, też bez przesady. No, to nie będę udawał też nie wiadomo kogo, nie będę z siebie robił. Wiesz co, to jest tak, że ja tam miałem bardzo dużo śmiechu z kolegami. I naprawdę, no były walki, które nas nawet interesowały całkiem, jak one się potoczą, jeśli chodzi o taki sport. Na przykład nie wiem, walka Tomka Sarary, czy tam Wojtek Sobierajski walczył, nasz taki kolega. Ale też były walki, no, które naprawdę nas mocno duże emocje nam dały, takich mocno nas rozweseliły. Tam stałem z Radkiem, właśnie z Kamilem Poczuskim, oglądaliśmy sobie te walki. Chociażby to była walka tego Ludwiczka, no to była komedia niesamowita. I to było emocjonujące, ale jeden leży, drugi leży. Ich gabaryty są już same w sobie śmieszne i oni jeszcze się biją. Także to były śmieszne walki, czy jakieś tam dziewczyny je nazędlała, to też jakieś nowe rzeczy. Nie, aż tak to się nie... Tym bardziej, że ta gala była zorganizowana bardzo profesjonalnie i nie czułem się jakoś na niej gorzej. Ale było dużo śmiechu, no było dużo śmiechu, dużo jaj i tyle. No i druga sprawa, że też no, mieliśmy swoją robotę do zrobienia i byliśmy tam, no nieraz stałem w narożniku u kogoś i niewiele się tu różniło tak naprawdę ta gala od poprzednich, na których byłem w narożniku. Po prostu jest robota, jesteśmy z naszym zawodnikiem. Staramy się, żeby miał jak najlepsze samopoczucie na backstage'u, w szatni, żeby się dobrze rozgrzał i żebyśmy wyszli do walki. Także no, to było takie nasze zdanie i myślę, że czułem się jak zawsze. Plus do tego był dużo śmiechu. Jeszcze sobie obstawialiśmy live te walki i to nam dało jakieś dodatkowe emocje. A, tu nie będę się chwalił. Ale nie poszło mi. My sobie żartujemy, ale chciałem też nawiązać do twoich słów, które dla mnie zabrzmiały bardzo poważnie, bo ty kiedyś w jednym z wywiadów powiedziałeś, że są tacy freakfighterzy, którzy muszą brać środki psychotropowe, aby wyjść do klatki i zawalczyć i zarobić pieniądze. Tak, bodajże w podcaście u żurnalisty padły takie słowa. No po prostu, już nie wdając się w szczegóły, słyszałem o takich przypadkach, jakoś mnie to mocno nie dziwi i no i tyle. No słyszałem o, to już zachowam dla siebie, no bo to są rzeczy z szatni, tego się nie wynosi, mimo że nawet, mimo że to są jakieś freak fighty, ale no słyszałem o takich historiach, że tam były naprawdę załamania mocne nerwowe. Po prostu nie każdy się do tego nadaje. Ludzie zaczynają, dostają propozycje ci jacyś freak fighterzy,
pewnie są zajarani z kasą za walkę i tak dalej, nie myślą o tym, co się będzie działo w szatni przed, a potem ich to przytłacza po prostu. I słyszałem o różnych przypadkach, ale zresztą mieliśmy ujście tego już teraz na tej gali, nie? Jedna dziewczyna po prostu się do tego totalnie nadawała i zjechała. Ją wywozili na wózku inwalidzkim z klatki. Także to jest... To słyszałem takie historie, ale to już mówię. To już kiedyś może ktoś kiedyś będzie z tych osób, których to dotyczy, będzie chciał, to powie, ale no, też jest ciekawie. A propos Freak Fighterów, ty kiedyś powiedziałeś też fajne słowa o Pawle Tyburskim, że to jest gość, który gdyby chciał, gdyby naprawdę się mocno zawziął i ciężko pracował, to rzeczywiście mógłby gdzieś jeszcze powalczyć bardziej sportowo. Podpisuje się pod tym rzeczywiście? Powiedziałem to przed jego ostatnią walką. To zmieniło? No myślę, że tak. No myślę, że Paweł jednak się nie przygotował do poprzedniej walki zbyt dobrze. I no i myślę, że to była taka jego... No to pokazało jednak tą różnicę. Nie miał chyba takiej walki do tej pory. I ta walka pokazała to tak nawet nam, osobom, które z nim trenowały, jednak tą różnicę. Ale to jest to, co przed chwilą wspominałem, że no wiesz, trening i to, co sobie myślisz, to, coś pokazujesz na sali, to jest jedno, a wychodzisz do tej walki, to już jest druga rzecz. Także walka to może być dobra na treningu, może zapierdzielać, może, nie wiem, sparować z zawodowcami, ale wychodzisz do walki, to musisz mieć jeszcze coś więcej, nie? Tutaj i tutaj. A najwidoczniej no, tam już nie do końca coś gra. I no nie wiem, no życzę jak najlepiej, no, żeby do kolejnej walki się przygotowywał. Równie dobrze, może się gdzieś tam odbije. Dobra, sprawy bieżące, bo te pytania muszą paść. Już padały zresztą w twoim kierunku, także dużo ludzi o tym mówi, a mianowicie mowa o odejściu trenera Szyszki z Uniku. Z Uniku, z Unika? Z Unika Unik. Chyba. Unik? Nie wiem nawet, sam. Z Unik Fight Club. Z klubu Unik Fight Club, tak jest. No właśnie, przede wszystkim te twoje słowa, ostatnio w wywiadzie. Zaczynamy pełen profesjonalizm w klubie. To może zaboleć trenera Szyszkę? Nie, chciałem, żeby go coś zabolało, bo no mówię, ja zresztą z trenerem Szyszką osobiście rozstałem się w pozytywnych relacjach bardzo. I nie chciałem, żeby go coś zabolało, ale no przyznam szczerze, że po prostu już teraz bardziej, cukrując Bartkowi Fabińskiemu, ja do poprzedniej walki zrobiłem więcej treningów z nim niż z trenerem Szyszką. I jakoś tak, ja Bartka Fabińskiego zresztą znam bardzo długo i ja z nim miałem treningi już niejednokrotnie, kiedyś. Jakieś tam pojedyncze moje grupowe podrygi w MMA. Chodziłem do niego na treningi. Znałem go długo i, że tak powiem, Bartek z takim to środowiskiem legijnym był troszkę zżyty. My się mieliśmy na sali. Powierzyłem mu część swoich przygotowań do tej walki poprzedniej. Nawet troszkę żałuję, że go pominąłem z narożnikiem narodowym, no ale też ja jestem zawodnikiem, który ma dużo ludzi wokół siebie i te cztery osoby do narożnika jest dla mnie bardzo z ciężkim sercem, muszę czasem komuś podziękować. Ale no, Bartka nie było mi w narożniku. I co? No i co do pewnego profesjonalizmu w klubie, to troszkę, to nawet już nie chodzi o samo odejście trenera Szyszki, ale to są też rzeczy, które były odkładane, miały być wprowadzone u nas w klubie i to było takie przekładane. I w końcu ten odejście trenera Szyszki, rozstanie się z nim, to był taki moment kulminacyjny dla Kamila, który powiedział: dobra, zaczynamy to, co tam planowaliśmy. No i to jest wiele różnych rzeczy, nie tylko zmiana trenera. To jest przede wszystkim dobranie innych trenerów w klubie. Podzielone są mocno kompetencje? No, mam słowa, nie mogę dobrać. Tak, podzielone są po prostu te obowiązki. O. Mhm. Na parę osób są rozdzielone. Mamy nowego trenera od parteru, nowego head coacha MMA, można powiedzieć starego nowego trenera od stójki, i to wszystko tak teraz też będą osoby związywane, będą się wiązać z klubem, tak jak to w prawdziwych pro teamach wygląda. Tak bardziej profesjonalnie, formalnie będzie to wyglądać. I naprawdę planujemy, bardziej Kamil no, planuje, ja tam oczywiście swoją cegiełkę do tego, jak będę mógł, to dołożę. Planujemy zrobić taki porządny team na miarę jakiegoś, nie wiem, amerykańskiego czy holenderskiego u nas w Warszawie. To jest ciekawe, bo... Bo mamy tylko dwa i chcemy trzeci taki wjechać na grubo, także to jest już zalążek tego. Bartek jest, mamy dwa w Warszawie teamy, mam na myśli na tą chwilę. Jest kraj WCA z takich większych i chcemy trochę wejść w ten rynek. Do tego, no mówię, chcemy też pościągać zawodników. Mamy
Ostatnio Radek ściągnął gościa, a nie chcę skłamać, czy on jest z Kolumbii, czy z Wenezueli. Bardzo fajnego zawodnika, ciekawego, i przyjechał do Polski i u nas z nami trenuje. I wnosi też, tak powiem, taką dodatnią wartość sportową. Do tego tutaj mu chłopaki załatwili jakąś walkę, będzie się mógł pokazać w Polsce i będziemy raczej w tą stronę iść, żeby jak najwięcej zawodników u nas w klubie trenowało. To jest gościu z kategorii ciężkiej? Nie, to jest lżejszy chłopak, nie wiem dokładnie, czy on walczy w 7-7 czy 7-2, okay. Ale nawet nasz nowy trener od parteru, który jest bardzo dobrym specjalistą, powiedział, że gościu jest bardzo dobry. Także fajnie przyjechał i to jest też taka ciekawa rzecz, że ci zawodnicy będą się pojawiać. Ja też nie ma co ukrywać, że w Holandii żyję z wieloma osobami bardzo dobrze i też będą zawodnicy do nas przyjeżdżać, trenować. To będzie też na pewno zachęcało innych zawodników w Polsce do przychodzenia i trenowania z nami. To są twoje słowa 4 lata temu. Każdy musi wyjeżdżać, jeżeli chce się rozwijać. W Polsce wszystkiego nie wiemy. Nie pozjadaliśmy wszystkich rozumów. Ty cały czas stoisz na stanowisku, że trzeba szukać tych nowych bodźców? Tak, bo powiem ci tak, ja do Holandii zacząłem jeździć w 2018 roku i od tamtej pory już mam ze sobą kilka takich 2-3-4-tygodniowych wyjazdów. Ja z każdego takiego wyjazdu to wracam mądrzejszy naprawdę o bardzo wiele. A mimo wszystko, jak już tam jestem, trenuję, to wszystko się wydaje bardzo proste. U nas uważam, szczególnie w kickboxingu, a MMA się nie będę mądrzył, a zresztą jeśli chodzi o MMA, to nawet Alistair Rowerem powiedział, że dla niego Polska to jest numer jeden w Europie, jeśli chodzi o szkolenie w MMA. Także tutaj to nie ma po co czasami wyjeżdżać. Mamy naprawdę w Polsce mocne szkolenie. Ale jeśli chodzi o kickboxing, to jest tragedia i każdemu się wydaje, że my jesteśmy najmądrzejsi, że jakieś medale przywożą z amatorskich zawodów, to już jesteśmy super. A jedzie Polak chociażby na Glory i ja chyba jestem jedynym Polakiem, który tam wygrał, może nie wygrał walkę, ale wygrał więcej niż jedną walkę. Bo to jest ta różnica poziomów i ja nie, naprawdę na palcach jednej ręki policzę Polaków, którzy wyjeżdżali do Holandii trenować. Bo każdemu się wydaje, że tu jest u nas najlepiej. Ja pamiętam też, jak ja jeździłem do Holandii, to mój ówczesny trener też kręcił nosem, że to wiesz, u nas też jest dobrze. No nie jest dobrze, bo jakby było dobrze, to byśmy mieli zawodowców 10 w Glory, a nie jednego. I wiesz, i tak, uważam, że każdy powinien wyjeżdżać i trenować. Druga sprawa, że to wyjazd za granicę, to mi się lepiej trenuje za granicą. Jeśli chodzi o samo trenowanie, bo ja wstaję, idę, trenuję, wracam, leżę, odpoczywam przed drugim treningiem i one są naprawdę ciężkie. I żyjesz takim obozem, a tutaj to wiesz. Żadnych rozpraszaczy. Dokładnie, a tutaj po treningu trzeba to załatwić, tamto, tu podjechać. Ktoś zadzwoni, tutaj jeszcze jakiś wywiad, coś. I to cię rozbija i wiesz, że co czasem przyjeżdżam tylko do domu po porannym treningu. Wracam do domu o 18, przyładować torbę i jadę na drugi. I także te wyjazdy, one są potrzebne, a druga sprawa, że się uczysz i chłoniesz. Ja byłem, trenowałem trochę w Stanach, trochę w Holandii, trochę w Tajlandii i sobie z każdego miejsca coś tam wziąłem do siebie, coś mi się podobało, coś nie, i sobie zsumowałem te wszystkie rzeczy, które mi się podobały i sobie coś swojego stworzyłem, jakiś tam styl, system, i wydaje mi się, że każdy tak powinien robić, ale tak jak mówię, MMA u nas jest akurat troszkę odwrotnie, tak jak taki boxing przyjeździ do Holandii, to do nas na MMA się przyjeżdża z całego świata. A ty wspomniałeś Glory. To jest tak, bo wiadomo, jaką robotę tam zrobiłeś dla polskiego sportu, nie trzeba do tego wracać, ale gdzieś tam zawsze według ciebie będzie gdzieś w serduszku zadra, jakiś niedosyt związany z tym? Niedosyt, tylko i wyłącznie. No bo mało by brakowało, żeby chociaż zahaczyć od tego title shota, szczególnie w obecnej sytuacji, gdzie Noriko gdzieś tam ten pas jest w zawieszeniu. I walczą o niego, ostatnio walczył dwóch zawodników, walczył o Tonio Pazibat, który nie ma co gadać, zasługuje na taką walkę, ale walczył z gościem, który w Glory jest od roku, czyli nawet ja miałem szansę wyjść do takiej walki i to już by było takie, chociaż dla mnie to jest ten niedosyt, to coś, czego mi brakowało jeszcze tylko, bo ja wiesz, ja podpisałem kontrakt z Glory, od razu pierwszą walkę stoczyłem z Benem Adekbuim, który był aktualnie numerem jeden, był drugim zawodnikiem na świecie, najlepszym, i to był mój debiut w Glory. Przegrałem walkę, też już nie chcę się tłumaczyć, ale słaby dzień miałem tego akurat wtedy, a i tak przegrałem ją na punkty i walczyłem do końca, jeszcze pod koniec prawie go posadziłem. Potem miałem długą przerwę. Przepraszam, nie. Potem miałem drugą walkę po paru miesiącach. Po ponad pół roku wygrałem, a potem miałem długą przerwę, tak naprawdę prawie 2 lata w startach. Spowodowaną i COVID-em, jakimiś prywatnymi problemami. I
i wróciłem na walkę z Badrem. I uważam, że przez te dwa lata, gdzie nie walczyłem, i w tym czasie też jeździłem do Holandii i dużo trenowałem i też zmieniłem klub w Polsce, bo poszedłem do Palestry, to ja zrobiłem niesamowite, uważam, postępy i myślę, że mógłbym w Glory coś więcej zdziałać i zrobić jeszcze więcej. A tak naprawdę po dwóch walkach z Badrem już się to nie tylko, to nie są tylko dwie walki z Badrem, no ale mimo wszystko po tych walkach jeszcze dalej mogłem to pociągnąć i jeszcze więcej pokazać, ale też źle nie wyszło, no bo umówmy się. Dalej, to już każdy wie, jak to się potoczyło. Zostawiamy ten temat. Natomiast muszę przyznać, że Arek Wrzosek zawsze w wywiadach pełna kultura, a ostatnio pierwszy raz zobaczyłem, gdy ewidentnie podniósł ci dziennikarz ciśnienie pytaniem i się odpaliłeś. Wiesz pewnie, o czym mowa. Tak. Mowa o słowach Michała Kity, bo widać, że gdzieś zalazł tobie za skórę. Uważasz, że Michał przesadził, mówiąc wprost? Zajdzie mi każdy za skórę właśnie, kto będzie, ja to też podkreśliłem w tym wywiadzie, kto będzie tak się zachowywał, no bo ja nie lubię takich, nie wiem jak to nazwać, no fałszywe może to za duże słowo, ale takich osób właśnie, tu ci przyjdzie, siema, co tam się przytuli, buziaczka ci da, piąteczkę przybije, a pójdzie zaraz jakiś ma wywiad za miesiąc i poczuje, że może coś zarobić i zaraz będzie po mnie jechał, wiesz o co chodzi? No to ja wypowiedziałem się tam, troszkę się tak zaskoczyłem się tym pytaniem w sumie i tak się trochę poddenerwowałem i tam powiedziałem parę rzeczy, mogłem jeszcze powiedzieć więcej, oczywiście. Mogłem też jeszcze coś dopowiedzieć, czego nie dopowiedziałem. Michał Kita tam, nie wiem, no, w moją stronę i Artura się wypowiedział. Zrobił z nas pozerów tak, że no wiesz, robi z gościa, który wychodził z Jenningsem, chyba nie walczył o Mistrzostwo Świata, ale walczy, wychodzi z Wajderem. Wajderem o Mistrzostwo Świata i też do Jenningsa. I ja też, co by nie gadać, no walczyłem z Benem, który był numer jeden wtedy. Wychodziłem jako, wiesz, siumajtek, wychodziłem dwa razy do Badra i on mówi, że my jesteśmy pozerzy, wiesz. Tak jakbyśmy rzeczywiście byli jakimiś napompowanymi balonikami, a my w swoim życiu już udowodniliśmy obydwaj coś tam, że nie jesteśmy tymi pozerami. I zarzuca jakieś rzeczy, że my walczymy z debiutantami, gdzie on sam w pierwszych 5 walkach, tak jak wspomniałem w wywiadzie, stoczył z gośćmi, co mają albo debiuty, albo ujemne rekordy. Drugą sprawą jest to, o czym na pewno wie, że to ja pierwszy zadzwoniłem do KSW przed galą na Narodowym i to ja zaproponowałem Michała Kitę jako mojego rywala po tym, co zobaczyliśmy z moimi trenerami na gali w lutym, co on zaprezentował. Moi trenerzy stwierdzili zgodnie, że dałbym sobie radę w takiej walce, że jest to fajne nazwisko i że jest to gala na Narodowym i że wszystko by się zgadzało, tym bardziej, że Michał Kita już raz walczył na Narodowym. I to my zaproponowaliśmy taką walkę i co więcej, nawet ja dzwoniłem i się dopytywałem kilkukrotnie, co z tym Michałem Kitą, czy to... I to ja od początku do końca chciałem, mimo tego, co powie jakiś tam jego menadżer, coś mówił w jakimś wywiadzie, że Arek to na początku chciał, a potem już nie, tą walkę cały czas do końca. Ja się wypytywałem Michała Kitę i tyle. No i to nie jest, jakaś moja, wiesz, wina, że ta walka z Michałem się nie odbyła. Nie, wiem, że Martin Lewandowski zablokował ten pojedynek. Ja mam takie informacje. To tak gdzieś poszło, to też nie do końca tak było. To była jakaś taka wspólna decyzja wszystkich, bo oni po prostu, szczerze, no bali się po prostu, że ta walka nie będzie atrakcyjna. O. Tu tylko i wyłącznie o to chodziło. Nie o to, że ja się bali, że przegram, tylko że ta walka będzie nieatrakcyjna. Bo jak mi powiedział wprost, Arek, widziałeś walkę Michała z Danielem. On w pierwszej akcji wjechał po nogi. Ja nie mówię, że ty nie wybronisz obalenia czy coś, ale no nie, obali cię i będzie na tobie leżał przez 3 rundy i wiesz, i ta walka po prostu będzie słaba. To jest Narodowy, ty jesteś z Warszawy, no to jest biznes też, nie? To się musi wszystko zgadzać. Miał być atrakcyjniejszy dla mnie rywal na Narodowy, w zasadzie dwóch. Z jednym jakieś tam dogadywania chwilę były, ale zrezygnował, już nie chcę zdradzać nazwiska, ale to by było wielkie boom. A drugi to był, no też mogę powiedzieć, Benadek Bój, on był dogadywany przez chyba 3 tygodnie. I po 3 tygodniach Benadek Bój jednak zdecydował się na kontynuację swojej kariery w Glory i nam zostało 5 tygodni do gali. I nie było wiele, nie było jakiegoś szerokiego pora wyboru, jeśli chodzi o rywala. A cały czas gdzieś tam, że tak powiem, w rezerwie był ten Bogdan Stojka, brat Andrzeja, który też dostał wcześniej propozycję, bo Andrzej nie mógł zawalczyć, to za swojego brata tutaj chciał mocno wrzucić na tą galę. No i tyle, no było chyba 5 tygodni do gali i jak powiedział, słuchaj Arek, jest 5 tygodni, podpisujemy tego Bogdana i nie ma już... No tak wyszło i tyle, nas trochę ten Adek Bój nas zawiódł, no bo ja liczę, że jak takie są już dłuższe negocjacje, to że to dojdzie do skutku, a po 3 tygodniach
codziennych prawie rozmów, to wiesz, nie, jednak nie. Dziwna akcja. No i tyle. No i co do Michała Kity, wracając, to tak było, że ja chciałem z nim walczyć i nie mógłbym nawet z nim walczyć na dzisiaj, na ten moment, ale no, szczerze mówiąc, jakby to już bym wolał sobie wziąć kogoś lepszego i z kimś, gdzie teoretycznie mam mniejsze szanse niż teraz po takim zachowaniu Michałowi dać zarobić. To już bym chyba nawet poprosił, żeby jeszcze kogoś mocniejszego mi dali. Żeby tylko jemu nie dać zarobić, no bo ja nie lubię takiego zachowania. To nie jest tak, jak już wspomniałem w wywiadzie, Fame MMA, żeby sobie jakieś robić docinki i jeszcze kogoś w jakiś sam sposób, nie mówię, że mnie obraził, ale deprecjonuje moje jakieś, wiesz, moje coś, co tam w życiu pokazałem. No tak, to rozumiem, że jakby te słowa Michała Kity, chociaż może mógł je lepiej ubrać. Druga, przepraszam, jeszcze jedna rzecz, to ja nie dość, że zaproponowałem walkę z Michałem Kitą, to zaproponowałem, już nie będę mówił z kim, ale z jeszcze mocniejszym rywalem, też z rankingu, i też się chciałem bić, nawet kosztem, trudno, najwyżej przegram, ale chociaż wiesz, no, zrobię fajną walkę, może nie, ale wyjdę z kimś mocnym na ten narodowy, bo jest to jedna gala narodowa, więc nikt mi nie mówi, że jestem pozerem. Można to przeklinać, także nie przejmuj się. Ale widzisz, to w tym wszystkim też ważny jest temat twojej kontuzji. Ja byłem wtedy w Libercu. To wygrana, to też było okupiona kontuzja. Ja do tej walki szykowałem się 8 tygodni. To nie jest super dużo jak na przygotowania. I też Wojek to powiedział, Arek, słuchaj, te 8 tygodni to nie jest pełny obóz. Ja leżałem 4 tygodnie, nie robiłem nic po walce. No może 3, bo tam ostatni tydzień to kuśtykałem po siłowni i chodziłem, wiesz, chodziłem, coś tam już zacząłem robić. Moja noga do dzisiaj minęło od gali w Libercu pół roku równo. Ja mam do dzisiaj prawą nogę większą niż lewą, nie? Nie wiem dlaczego. Jest troszkę bardziej taka opuchnięta, tak jakby żyły i ścięgna mi widać na lewej stopie, to na prawej nie za bardzo. Jak tak nie ogłuszam. Także tam już coś, ale mnie nie boli, normalnie trenuję, tylko że tam jest coś do dzisiaj z nimi tak. No i to było też kolejna rzecz brana pod uwagę, że jednak no Michał Kita to jest pełniejszy zawodnik i fajnie było na niego zrobić pełny obóz. A no nie wyobrażał sobie Wojek mnie przełożyć na inną galę, no bo to był narodowy. No sorry Michał, ale nie ma, tak nieskromnie powiem, to była troszkę gala, nie, odwrotnie. No ja byłem tam potrzebny, o. No to chyba każdy wie, oczywiście. Wojsław Rysiewski kilka tygodni temu siedział na twoim miejscu, stąd moje pytanie. I on powiedział, że Arek oczywiście o tym nie mówił. Pamiętam, pytałem, mówiłeś, że wszystko jest okej. Że te przygotowania nie były super. Czyli możemy powiedzieć tak naprawdę, że gdyby to nie był narodowy, gdyby to nie była Warszawa, pewnie byś do takiej walki nie wyszedł, tylko się zaleczył do końca. To na pewno. Na pewno wyszedłbym byłbym w stanie miesiąc później walczyć. Gdyby to nie był narodowy, to ja bym nie zawalczył w czerwcu, ale no minimum w lipcu. To by nawet później podejrzewam. I myślę, że to wcale już wtedy mógłby być Michał Kita, no. Nie powiem, że nie. Dlatego niech mi nikt nie mówi, że ja się boję Michała Kity. Ja rozmawiając z tobą też tutaj szybko sprawdzałem tę wypowiedź Michała, bo akurat te słowa, które ty cytowałeś, nie zapadły mi w pamięć, no ale rzeczywiście, takie słowa padły z ust Michała Kity a propos medialnych pozerów, więc rzeczywiście Michał Kita to powiedział, o czym mówisz. Tam było ale... jeszcze, wiesz, tak, że po tej gali w lutym, to powiedział, to mnie wręcz atakowali trenerzy, wszyscy sparring partnerzy, którzy również mnie raz sparowali z Michałem Kitą i mi wszyscy mówili, bierz tą walkę, dawaj, nie? I dlatego ja też tak, to mnie tak podbudowało, że każdy dookoła mi mówił, że sobie dam radę spokojnie i dlatego ja atakowałem też KSW. Także to mówię, to wyglądało zupełnie inaczej niż zostało przedstawione przez Michała i tego jego trenera, że ja tam, nie wiem, pękam czy coś, bo w życiu byłem, no, biłem się w poważniejszych sytuacjach niż jeden na jeden w klatce z sędzią z Michałem Kitą. Także jeśli chodzi o jakiś mój charakter czy bojaźliwość, to nie bardzo, to nie wiem, no, sorry Michał Kita, ale no nie jest... Trafił w czuły punkt. Tak, ale też no nie jest on, wiesz, czymś, co mogłoby mnie rzeczywiście przerazić, bo miałem bardziej przerażające sytuacje i walki w życiu. O których nam pewnie nie opowiesz. Ale Michał Kita rzeczywiście jakiś czas temu zdecydował, że chyba trzeba podostrzyć, żeby tę walkę dostać, bo też ostatnio mocne słowa a propos Szymona Bajora i jego walki tak, z Filipem Deflisem. To też mnie... Chyba, że Artur Ostaszewski to wszystko pisze w mediach społecznościowych, bo ostatnio takie coś zasugerowałeś. No wiem o tym, że nie wiem. Nie wiem, czy akurat już może tak za bardzo to rzuciłem, a może też nie chodziło mi o Artura Ostaszewskiego, bo z tego co wiem, to on ma dwóch menadżerów, ten Michał Kita. Natomiast wiem, że Artur Ostaszewski tam bawi się social mediami swoich zawodników i to też to myślałem, że to wiesz, że tutaj w tym przypadku też tak to wygląda. I co ja chciałem powiedzieć? Coś mi uciekło. A, o tym Michale, że on tam... Słuchaj,
szuka teraz na siłę i to też widzisz, wyzwał, jak gdzieś tam wyzwał, jeśli tak to można nazwać, do walki mnie, Artura, Szymona Bajora, bo powiedzmy to były w ostatnim czasie w KSW jakieś takie najgorętsze nazwiska, a jakoś się nie wyzywał Prasera do rewanżu, nie chciał wyzywać chłopaków, którzy gdzieś tam też w tej wadze ciężkiej wygrywają ostatnio walki, są w rankingu, bo chce zarobić. Gościu, no, miałeś szansę, miałeś walki, nawet walczył z opas, poprzegrywałeś, no to nie wiem, no. Jak chce tak w ten sposób sobie wykrzyczyć walkę, zarobić, to niech, no tak jak mówię, no idzie do frików, tam jest wielu zawodników, którzy chętnie się z nim porzucają błotem w mediach. Tylko, że z jednej strony Michał Kita apeluje, to znaczy rzuca takie wyzwania w waszym kierunku, a z drugiej jakiś czas temu apelował do Wojsława Rysiewskiego, żeby usunąć go z rankingów, bo nie jest zawodnikiem KSW, więc tutaj rzeczywiście widzę pewną niespójność. No mam déjà vu, już jeden zawodnik się tak zachowywał w ostatnim czasie w moją stronę i źle na tym wyszedł, jeśli chodzi o jakąś opinię w mediach. I tak samo Michał Kita skończy niestety. Oczywiście życzę mu jak najlepiej, ale no nie wiem. Może niech ci menadżerowie się nim zajmą i go jakoś poprowadzą w tym kierunku, bo słabo to może wyglądać, ale to już nie moja sprawa. A ty jesteś sam swoim menedżerem? Raczej tak. No, mam tam oczywiście osoby na zasadzie, coś mi pomożesz, ogarniesz, to ci coś odpalę. Zadaniowo, tak. Ale no jakoś tak nigdy nie miałem i już nie potrzebuję. Powiedzmy, jak byłem w Glory, to moim menadżerem był Korhemers, ale bardziej Nick w sumie, przepraszam. Ale no teraz nie mam menadżera i co? Nie czuję potrzeby. Ktoś, jakiś sponsor chce mnie sponsorować, to po prostu do mnie bezpośrednio pisze. To po co mam wysłać kogoś na spotkanie i mu za to płacić, jak mogę iść sam. Tak samo z walkami. No. Nikt mi nie załatwił walki w KSW, tylko po prostu Martin Lewandowski bezpośrednio znalazł u kogoś, dostał od kogoś mój numer i bezpośrednio do mnie zadzwonił i się bezpośrednio ze mną spotkał. I tak na razie w moim życiu to wygląda. Jak kiedyś stanie wszystko w miejscu, to może się do kogoś odezwę. A jeżeli chodzi, bo rozmawiamy akurat o tym, z kim walczyłeś, z kim mógłbyś zawalczyć i właśnie teraz pospekulujmy, czy dla ciebie walka... Ta, która kiedyś miała dojść do skutku, ale nie doszła, z Arturem Szpilką, to jest taki najbardziej atrakcyjny kąsek gdzieś tam na horyzoncie, czy też są inne opcje? Tak, to jest dla mnie, myślę, na ten moment najbardziej atrakcyjny kąsek. I myślę, nie tylko dla mnie. I zobaczymy, co w najbliższych miesiącach wymyśli organizacja. Ale no tak jak już kiedyś w jakimś wywiadzie niedawno chyba wspomniałem, no, że tak powiem, no jest nam ta walka pisana i wszystkie znaki na niebie i ziemi na nią wskazują, a co dalej będzie, to już zostawiam innym osobom. Ja jestem na pewnie. Tak. To w ogóle nie jest pytanie czy moim zdaniem, tylko kiedy, bo no wydaje mi się, że to jest pojedynek, który jest tylko kwestią czasu. Korzystając z tego, że mam ciebie tutaj u nas w redakcji, chciałem też poskakać po kilku tematach, bo jestem bardzo ciekaw twojej opinii, ale może zacznę od... Inaczej. Ty w kilku wywiadach już mówiłeś o tym, jak wyglądały twoje początki ze sportem, że była ta piłka nożna i tak dalej. Nie chcę tego wałkować, ale ty zacząłeś sporty walki mając 17 lat. Nawet 18. Nawet 18, właśnie. Zadajesz sobie czasem pytanie, co by było, gdyby zacząłbym szybciej? Gdybym zaczął szybciej? Tak, szybciej. To wydaje mi się, żebym dzisiaj tutaj nie siedział, jakbym zaczął wcześniej. Bo tak, to jest moja obserwacja. Taki mój portret psychologiczny młodego zawodnika, który zaczyna w młodym wieku karierę w sportach walki, przygodę, treningi. I tak patrząc, mało zawodników, którzy zaczynali w dziecięcym wieku, jest dzisiaj na szczycie. Na przykład top 10 w Glory, z tego czasu jeszcze jak ja tam walczyłem, to chyba takich zawodników, którzy od juniora się bili, to było może 3 w top 10. A reszta zaczynała, nawet Jachwar Williams jest taki zawodnik, on zaczynał w wieku 22 lat trenować i doszedł do pierwszej, tam on był nawet chyba w swego czasu drugi w rankingu Glory. I wielu zawodników tak później zaczynało i ja uważam, to jest taka moja opinia, że no sporty walki to są jednak, to jest sport, w którym głowa odgrywa największe znaczenie. Myślę, że 70% tego, co pokazujesz w klatce, to jest to, co masz w głowie, bo a w zasadzie to jak przepalasz stres i tak dalej, bo ja znam wielu mistrzów treningów, na sparingach robią nieludzkie rzeczy, a nie są w stanie wygrać walki gdzieś tam na jakiejś organizacji, wiesz, pod wyszkołem, bo po prostu im bania siada. I ja myślę, że każdy zaczyna w wieku dziecięcym gdzieś tam trenować,
sobie te sporty walki i chodzi na te treningi, mu bardzo dobrze idzie, jest utalentowany ruchowo i tak dalej, ma fajne predyspozycje genetyczne, ale potem jak już przychodzi w wieku dorosłym wyjść na ten ring i się rzeczywiście napierdzielać do knockoutu i grozić szpital, to wtedy po prostu się okazuje, że to nie jest dla niego. Że rodzice go prowadzali na treningi, było fajnie, ale jak już trzeba sobie dać samemu radę, to już jednak bania siada. A ja uważam, że osoby, które idą jako dorosłe trenować, no bo w wieku 18 lat już jesteś taki, można powiedzieć, troszkę dojrzały, to idziesz już tam świadomie, wiesz, że możesz dostać w mordę, wiesz, czym to się liczy i dlatego może ci, i po prostu z tym zostajesz. Jak już idziesz, się decydujesz w późniejszym wieku, to wiesz, że tego chcesz i idziesz się bić. A młodsze dzieci to, a młodsi ludzie, młodsi zawodnicy po prostu jeszcze tego nie wiedzą, jakie to jest naprawdę ciężkie. Tak mi się wydaje. To jest moja taka teoria i jak obserwuję, to naprawdę zawodnicy, którzy zaczynają bardzo wcześnie kończą. Czyli a propos tych mistrzów sali, którzy potem nie potrafią gdzieś tych umiejętności sprzedać już w walce, według ciebie to jest tak, że to można przepracować? Czy to jest tak, że albo się ma ten charakter, albo się go nie ma? Ja byłem przekonany, że to się da przepracować i wydaje mi się jednak, że się już nie da. Znaczy już teraz mi się wydaje, że się nie da, bo no, no jak to ja znam, znam osoby, które chodziły po psychologach, po sportowych, niesportowych, po terapii jakieś, nie wiem, no takie różne rzeczy i jednak chyba ciężko to przepracować. No po prostu, kurde, no to są, tu trzeba być trochę takim idiotą. Trzeba się nie bać dostać mordę i to jest, wiele osób to blokuje. Po prostu samo to, do tego jeszcze dochodzą inne rzeczy typu duży gale, nie wiem, zamieszanie medialne wokół tego. Ludzie tego nie mogą nie przepalać i no i tyle. Wydaje mi się, że to trzeba mieć po prostu już chyba się z tym urodzić. Trzeba być takim wariantem. Były mistrz organizacji UFC, Glover Teixeira, powiedział, że 2 tygodnie przed walką z Johnsonem lata temu popił strasznie i potem niestety ta walka nie potoczyła się po jego myśli i on wtedy powiedział, że to była najbardziej nieprofesjonalna rzecz, jaką zrobił w swojej karierze. Czy ty też kiedyś zrobiłeś przed walką coś nieprofesjonalnego, czego z jednej strony być może się wstydzisz, może to była lekcja, no i przede wszystkim coś, co można zdradzić? Nie, nigdy. Może... Nie, nic nieprofesjonalnego nigdy nie zrobiłem. Też wiesz, ja pierwszą walkę profesjonalną, pełną profesjonalną zrobiłem, miałem 22 lata, 3 albo 2 lata. I miałem wokół siebie ludzi, którzy mnie jakby, no miałem wtedy trenera takiego, który no był, że tak powiem, no trzymał takiego bata nad nami, nade mną. I miałem też, wokół mnie byli sami sportowcy, koledzy, którzy ze mną trenowali i każdy miał profesjonalne podejście i ja po prostu to kopiowałem. Także nie, nie zrobiłem nigdy nic nieprofesjonalnego, ale nieraz przed walką po prostu się zdarzały rzeczy, na które nie miałem wpływu i były, nie były, nie wiem, jakieś niewysypianie się. Przed walką chociażby w lutym z Tomasem Możnym ja nie spałem całą noc. Nie wiem, co mi się stało. 5 godzin może spałem przed tą walką i zleciało ze mnie przez 3 dni przed walką, jak przyjechałem do hotelu, z prawie 4 kilo. Też nie wiem dlaczego i to było, no, nie z mojej winy, ale to było takie, no wiesz, no, nie byłem wypoczęty, świeży i tak dalej, ale jednak śmieszne to było, bo ja prawie zasypiałem już w szatni, ja czułem się fatalnie. Ja powiedziałem do trenera, że no, jest tragedia ogólnie, nie? A naprawdę tak się czułem od momentu, jak sędzia machnął ręką w pierwszej rundzie, to ja nie wiem, to się czułem, jakbym był wyspany, najedzony, naładowany witaminami. Naprawdę, nie wiem, jak to się wydarzyło. To było śmieszne wręcz, bo ja zasnąłem o 5 rano, dzień przed walką, w sumie już w dzień walki, i obudziłem się o 10. I to jest jedyne, co ja pospałem. Tak samo miałem przed walką z Adegbuim. Nie spałem prawie całą noc, bo tam była taka akcja, że chcieli mnie zdjąć z karty w ogóle. To też o tym kiedyś mówiłem, bo kibice, bo to była gala w Rotterdamie, dość duża, na 15 tysięcy osób i kibice Feyenoordu gdzieś tam podobno się odgrażali, że będą atakować kibiców Legii i coś takiego było i policja czy tam ochrona gali sobie obzdurała, że trzeba mnie zdjąć z karty, bo może dojść do nieszczęścia, ale potem i powiedzieli mi to w dniu ważenia i powiedzieli, że decyzja padnie jutro, czyli ja całą noc nie miałem pewności, co to będzie, nie? I dopiero rano się obudziłem i tam o 12 mi powiedzieli, że jednak walczę. To było dziwne, ale to też był turniej i oni mogli mnie, że tak powiem, z łatwością z niego wyrzucić, bo mieli zawodnika rezerwowego. Ale nie, ale jednak tam się już ten nastawiło w dobrą stronę i to były też takie rzeczy, ale takich, żebym popił czy coś zrobił, to nie miałem.
To jest ciekawy temat tego snu, bo to Marcin Tybura ostatnio powiedział, że on ma coś takiego, że po walce nigdy nie może spać. Ja że też. Próbował różnych rzeczy, farmakologii i tak dalej, nie pomaga nic. A po co spać po walce? No pewnie, po że walce tak. To nie trzeba. No, był czas na wysypianie się, teraz trzeba poimprezować. To jest podejście. No. Ja to szanuję. A propos jeszcze tylko, bo mówimy o sportach walki, piłka nożna też jest tobie bliska. Ktoś ostatnio powiedział, że tak naprawdę tych genialnych piłkarzy, których na co dzień podziwiamy w Lidze Mistrzów, te gwiazdy stopu absolutnego, od tych no, dobrych piłkarzy czy takich ligowców solidnych dzieli 3, może 5%, że to jest taka różnica. Myślisz, że w sportach walki może być podobnie? Ciężko powiedzieć, no bo tu dalej wracamy do tematu tej głowy. Nie? Mm. Może fizycznie, no jednak wydaje mi się, że w piłce też na pewno trzeba jakoś umieć sobie radzić z tym stresem, presją, no ale masz co tydzień, a walkę raz na parę miesięcy i ciężej złapać to doświadczenie w sportowej walki niż w piłce. No wracamy do tej głowy, może rzeczywiście tak jest fizycznie i umiejętnościowo, że dzieli naprawdę takich słabszych zawodników od lepszych niewiele. Często jest tak, że wiesz, ja na przykład nieraz dostawałem po głowie czasami, nie mówię, że bardzo, ale byłem trafiany na sparingach przez zawodników. Zresztą ja słabo sparuję, zawsze tak o mnie taka opinia była. Zawsze dostawałem od zawodników, którzy jednak w tym ringu na walce zawodowej to nie pokażą nawet 10% tego, co ja. I tak może tak być, że to jest taka niewielka różnica w tych umiejętnościach i w jakimś przygotowaniu fizycznym, no ale ta głowa robi całą resztę. No moim zdaniem, no sporty walki, tak w mojej opinii, patrząc po sobie, to jest 70%, to jest głowa sukcesu. Bardziej chodzi o to takie przezwyciężenie, zimną krew i takie przezwyciężenie takiego lęku i dobrze zamienić ten strach, bo każdy się boi przed walką, ale ten strach trzeba jakoś dobrze ukierunkować. A ty miałeś taki moment, że to przezwyciężyłeś? Miałeś taki w ogóle moment, kiedy zdałeś sobie właśnie sprawę, że mam charakter do tego sportu, do tej bitki, bo to musi być taki moment, który zapada w pamięć facetowi. Miałem taki moment, ale tu jeszcze pamiętam nawet, ja nie chcę też już zdradzać, to zostawię dla siebie takie rzeczy, walkę amatorską moją i to już był ten moment, że kurde, chyba nie jest tak źle ze mną, nie? Bo to wcześniej się bałem, że co to będzie w tym ringu, jej. I wiesz, tam wygrałem jakieś wcześniej turnieje, ale kurde, no nie chcę, słabiej zawodnicy, a tu już z takim wychodzę, wiesz. Ale miałem taki moment, i wtedy sobie jakoś zdałem sprawę, ale też z każdą walką to rosło, że dobra, teraz już mam poważniejszą walkę. I zobaczymy, jak sobie dam radę z takim zawodnikiem. I też dałem radę. Dobra, ale teraz to już jest jeszcze mocniejsze. Zobaczymy, jak sobie dam radę. I tak to się budowało. Miałem taki moment, no. To jest taka historia, tylko mogę ją spalić. Ciężko mi ją przekazać, bo dwóch zawodników UFC nie tak dawno gdzieś w podcaście rozmawiało ze sobą i jeden drugiemu mówił, że stary, wyobraź sobie taką sytuację, że nagle tracimy te swoje wszystkie umiejętności. Po prostu. Jesteśmy takimi ludźmi, którzy nigdy się nie bili, nie potrafią tego robić i masz żyć i wychodzić na ulicę. I oni nie potrafili sobie tego wyobrazić, jakby się odnaleźć w społeczeństwie. To musi być coś... Nie wiem, czy byś sobie coś takiego mógł wyobrazić. Nie wiem. No, czyli po raz kolejny tej historii nie sprzedałem tak, jak powinienem. Muszę jeszcze to przepracować. Dobra, Arek, bo też już musimy kończyć. Tak naprawdę ostatnia kwestia, o której chciałem powiedzieć w tym programie. Artur Szpilka kontra Mariusz Pudzianowski. W tej walce zaimponował ci Artur, czyli ewentualnie twój potencjalny kolejny rywal? Pół na pół. Tak mi zaimponował. Więcej się po nim spodziewałem, powiedzmy, w pierwszej rundzie. Więcej się spodziewałem po nim w sytuacjach, w których się znalazł w pierwszej rundzie. Też nie będę się mądrzył, no bo sam w podobnej nie umiałem się wydostać, ale uważam, że byłem na innym etapie, choć mimo, że minął dopiero rok, jestem teraz. No i z tego co wiem, Artur już długo trenuje ten parter i nawet słyszałem od osób, które z nim trenują, że nieźle się kręci, ale no, tego nie było widać w tej walce. I no, a druga sprawa, nie powiem, że zaimponował, ale no... No zrobił to, czego się spodziewałem, że znokautuje Mariusza i to mnie jakoś niewiele zaskoczyło, ale fajnie, że to w ogóle zrobił i znokautował Mariusza. Też doprowadził w sumie do tego, że Mariusz się bał z nim bić, no bo Mariusz się gdzieś tam odwrócił, odwinął i Artur po prostu, no co, zrobił to, co powinien. I jeszcze mnie zaskoczył w sumie pozytywnie, że mu w ogóle taki pomysł przyszedł do głowy, żeby Mariusza zaatakować latającym kolanem. No i wyszło, no jak wyszło, ale pozytywnie mnie zaskoczył, bo pokazał, że się nie boi. O, no bo też wiesz, skoczyć na gościa, który cię może zaraz obalić i przeleżeć całą rundę, w tym przypadku tak było, no to też trzeba mieć trochę odwagi. No i Artur to mnie zaskoczył pozytywnie, że mu w ogóle taki pomysł przyszedł do głowy.
Ktoś kiedyś powiedział o Pudzianie, że prawdziwy fighter nie odklepałby tych ciosów. To było po walce z Mamedem Kalidowem. Ty uważasz, że Mariuszowi brakuje tego charakteru? Na pewno mu nie brakowało kiedyś, a teraz może nie można powiedzieć, że mu brakuje charakteru, ale może kalkuluje już bardziej. To już jest bardziej, może się mylę, to jest moja opinia, nie atakuję go, żeby nie było zaraz, że go wyzywam do walki, ale wydaje mi się, że on już wie, w jakim momencie jest, wie, na co może sobie pozwolić, ile może z tego wycisnąć, nie jąka się i myślę, że chce na pewno takie zdrowie, jakie ma zachować, rozbity nie jest, może to w ten sposób, ja nie mówię, że tak jest, ale to jest może taka moja jakaś wewnętrzna teoria, że Mariusz sobie po prostu już jak najmniejszym nakładem sił chce zarobić. Dobra, to już na koniec tej rozmowy dwie kwestie organizacyjne. Po pierwsze, gratulacje panie magistrze, bo nie miałem jeszcze okazji pogratulować. Dziękuję. A to wiadomo, ważny moment, że jakiś cel pewnie taki, który sobie założyłeś, zrealizowałeś. Też i bardziej gdzieś tam jakaś szpilka w stronę osób z mojej przeszłości, coś takiego. I nauczyciele i tak dalej? Tak, może tak, też nauczyciele. No ale no... Ale wiesz, jak to jest u mnie? Też fajnie jest mieć czym się pochwalić. Myślę, że w środowisku fajterskim, nikomu nie ujmując, ale no, mało osób myśli o edukacji. No i no co, może, oby nie, ale może się kiedyś w życiu papier przydać. No, ja w szkole ze mną mieli ciężko, a teraz jak mnie spotykają, to mówią, Michał, bo ty zawsze byłeś taki niepokorny. Też wiesz, no nie chciałem nigdy studiować jakichś głupot. Coś konkretnego, no to jest fajne, bo kierunek pod ciebie. No dokładnie i bardzo mnie to interesowało i także... Może nawet ja już mógłbym wykładać, jeśli chodzi o takie sprawy sportowe, ale no, nie no oczywiście śmieję się. Tak, no taki kierunek, który mi się na pewno w życiu, nawet jak nie formalnie przyda, to chociaż praktycznie. Ja chciałem też tobie powiedzieć na koniec, że ja też oglądałem Chłopaków z Baraków, zanim to było modne, super. Lata temu na Comedy Central. Dokładnie. Jeszcze wszyscy nie chodzili w tych koszulkach, dokładnie. Nie cytowali tekstów z tego serialu, ale ten klimacik, oj, ten lektor. Bo, klasa. Bo na Netflixie to jest w ogóle z innym lektorem i te nowe odcinki to nawet... 50% mniej, no. To jest w ogóle, to nie oddaje. No. A ja do dzisiaj oglądam czasami, sobie puszczę przez ten coś, jakiś randomowy odcinek. Ja już znam na pamięć. Nie każdy to rozumie. To jest śmieszny, kurde, 15 razy każdy odcinek oglądałem i dalej się śmieję. Nie mówcie mamie, że się przebierałem. Tak. Arek, bardzo tobie dziękuję, że znalazłeś dla nas czas, że przyjechałeś tutaj do nas do studia. Łączyłem takie poważniejsze tematy też z takim momentem, żeby się pośmiać. Dziękuję bardzo, dużo zdrowia i widzimy się, mam nadzieję, już niedługo. Ja może też. W Gliwicach w grudniu, kto może wie, w Gliwicach, kto może wie, w grudniu, kto przy wie. Okazji kolejnej walki. A jutro Legia Warszawa, Austria Wiedeń. Austria-Wiedeń. Czyli wiadomo, co będzie jutro Arek Wrzosek robił późnym popołudniem. Za tydzień wyjazd. Będzie się działo. Będzie się działo. No. Bardzo dziękuję wam za uwagę. Jeszcze raz na koniec. Moim i waszym gościem był Arkadiusz Wrzosek. Bardzo dziękujemy. Dziękuję.